Zapraszam do następnego odcinka na tym kanale. I w tym odcinku ja będę opowiadał o takiej krótkiej wyprawie, którą zrobiłem na taką lokalną górkę. To mi zajęło około 45 minut, żeby tam dojechać. Górka ma w sumie miejsce, z którego ja tam nadawałem, nawiązywałem połączenia, miała 350 metrów niecałe. I to jest właśnie materiał, w którym ja będę właśnie troszeczkę o tym opowiadał. I skupię się też na takiej właśnie antenie, która się nazywa właśnie RH660S. Tutaj akurat ją mam w wydaniu takiej firmy Tenco. O, w ten sposób. Tutaj nawet jest taka oryginalna nalepka, która już tutaj tak dość bardzo wyblakła sobie po prostu w procesie używania. Także zapraszam, bo to, co udało mi się zrobić, to nigdy nie miałem właśnie takiej okazji, żeby testować tą antenę na dość duże odległości i zrobiłem połączenie 58 km na 5 W właśnie z użyciem IAS-u tutaj, gdzie inne anteny sobie po prostu z tym nie radziły. Także zapraszam do obejrzenia. Okay? I teraz tak, jeśli trafiliście po raz pierwszy na ten filmik z tego kanału, w sensie na ten kanał, to ja zapraszam do obejrzenia różnego rodzaju playlist, dlatego że ten kanał nie jest stricte kanałem krótkofalarskim. Ja generalnie zajmuję się preparstwem i rzeczami, które są po prostu z tym związane. Komunikacja awaryjna zajmuje dość dużo miejsca, zrobiłem dość dużo obszernych materiałów. Głównie skupiam się na tym kanale na różnego rodzaju szkolenia, instruktaże. Również jest trochę opisów i różnego rodzaju rzeczy, które są przydatne w zagadnieniu. Okay? Już, także zapraszam jeszcze do obejrzenia playlisty. Tamtych tematów jest dość dużo, ale tak jak mówię, 80% jest właśnie komunikacja awaryjna. Nawet nie tyle krótkofalarstwo, co komunikacja awaryjna. Także zapraszam. I teraz tak. Jak zaczynamy przygodę z krótkofalarstwem albo właśnie z taką komunikacją awaryjną, to generalnie taka idea i takie zrozumienie jest, że po prostu bierzesz krótkofalówkę do ręki, zaczynasz mówić i to działa. No, w ten sposób, nie? Gdzie później w realnym życiu okazuje się, że jest tyle różnego miriady, czyli różnego rodzaju połączenia, różnego rodzaju elementów, które tworzą po prostu jakiś tam pewien określony rezultat. I są miriady różnego rodzaju zależności, które sprawiają, że coś działa, a nie działa. Przykład. Robiłem takie połączenie ze znajomym i to było 8 km. Wszedłem tutaj na lokalną górkę po prostu w wiosce. I tak, żeby mi było łatwiej, po prostu oparłem się o taki płot po prostu i żeśmy sobie tam gadali. Mnóstwo szumów, różnego rodzaju trzaski i wszystkiego rodzaju rzeczy. I co się okazało, że ja byłem dosłownie pod linią po prostu z kabelkami, które niosły, jak dobrze pamiętam, to był prąd po prostu i taki był efekt. I przesunąłem się od tego około 5 metrów i połączenie było fenomenalne. Nie było szumów, nie było trzasków różnego rodzaju i można było normalnie sobie rozmawiać na 5 watach, na 8 kilometrach i to było w zasadzie czyste i bez żadnych jakichś takich problemów, nie? Później z biegiem czasu można zauważyć, że są sytuacje, w których po prostu przesuniesz się o kilka metrów i połączenie jest bardzo dobre, nie? A przesuniesz się w drugą stronę 5 metrów i połączenia nie ma, nie? Ale głównym takim czynnikiem, i to można też również zobaczyć po cenach anten, jest antena, nie? Która jest niezwykle ważna, dlatego że dobra antena może przedłużyć donośność krótkofalówki nawet kilkakrotnie, w ten sposób, nie? Tam jest wiele różnych zależności i to można godzinami o tym gadać i też się nie wyczerpie właśnie tego tematu, ale antena i wybór konkretnej anteny do konkretnego zadania
również ma znaczenie. Nie? Także tutaj właśnie ten filmik z tej eskapady jest tutaj generalnie jakby takim potwierdzeniem, że ta antena sprawdziła się po prostu w tych okolicznościach, do których ja miałem zamysł, żeby ona się po prostu sprawdziła. Okay? I teraz tak, to jest antena, której symbol jest RH660S. Jak wiemy z krótkofalarstwa, jest wiele różnych modeli anten i generalnie rzecz biorąc, wiele z tych modeli anten było na rynku już dość długo i później różnego rodzaju firmy robią kopie różnego rodzaju właśnie tych anten. Nie? Tutaj akurat ja mam właśnie, jak mówiłem, tej firmy Tenko RH660S, to jest taki symbol. I to jest antena półfalowa na 2 metrach, o, w ten sposób. Ona ma 109 cm, to jest antena rozkładana, teleskopowa, o, w ten sposób. Tutaj jest taka główka, o, w ten sposób, o, taka główka. Okay. Staram się znaleźć właśnie punkt ostrości. Tutaj jest właśnie taka główka i to po prostu pociągamy i to sobie wychodzi, o, w ten sposób. Nie. I ona, cała długość właśnie tej anteny to jest 109 cm, o, w ten sposób. Tam jest 108, jak dobrze pamiętam, z groszami, niecałe 109 cm. Okay? I to sprawia, że to jest antena tak zwana półfalowa, na 2 metrach i na 70 cm ona będzie pełnofalową po prostu anteną i już. I teraz tak, to jest antena, która nadaje się może nawet do jakiegoś operowania bardziej stacjonarnego, bo ja bym anteny, która nie jest giętka, do kieszeni nie wsadzał, bo to by się skończyło tragicznie, ona by po prostu została wygięta, o, w ten sposób, uszkodzona, o, może tak bardziej profesjonalnie to po prostu nazwać. Dlatego ona nie nadaje, to są anteny, które się nie nadają właśnie do tego, żeby na przykład iść z plecakiem czy czymś tam, po prostu trzymać ją w kieszeni razem z krótkofalówką, bo to się skończy tragicznie. Nie? To jest antena, którą po prostu jak już dojdziesz na miejsce i na przykład nie masz połączenia przy użyciu po prostu jakiejś dość ciekawej, po prostu giętkiej anteny, tak jak tutaj ta jest 772, jak dobrze pamiętam. Ta jest akurat Nagoya, ale tutaj mam HYS antenę 772, jak dobrze pamiętam to jest. To jest antena półfalowa, tak samo na 70 cm i ćwierćfalowa na 2 metrach, o, w ten sposób. Także tutaj odnośnie tej anteny, tak jak już żeśmy mówili, ona się nadaje po prostu, jak dojdziesz do jakiegoś miejsca i ustanowisz na przykład jakiś punkt, nazwijmy to, kontaktowy, to wtedy można po prostu, używając zwykłej krótkofalówki, na przykład nawiązywać połączenia po prostu z osobami, które są dość dalej. Czyli po prostu nie jest to antena, gdzie ją po prostu w zasadzie używasz, czy gdzie trzymasz krótkofalówkę w ręku i idziesz na przykład, bo to się skończy tragicznie, jak idziesz przez las albo coś i po prostu to ona się złamie, nie? Z prostej po prostu przyczyny, bo nie jest giętka w żaden sposób. I teraz tak, tutaj na filmiku ja pokażę, tutaj jeszcze mam właśnie tą typową antenę 701, ona ma taki symbol, to też jest HYS i jak próbowałem nawiązać połączenie po prostu tą anteną, to nie dało się tego zrobić. Ja tam też, tak jak to mówią, szczegółów nie zwracałem uwagi, bo celem było tej eskapady było świeże powietrze i dobre widoki. Krótkofalówka była dość taką dodatkową rzeczą, dlatego ja tam na przykład zapomniałem wyłączyć squelch w momencie, w którym ja robiłem te różnego rodzaju połączenia, bo to się powinno wyłączyć w momencie, w którym się robi połączenia dalekodystansowe, dlatego że sygnał, który możemy odbierać, gdzie ktoś z nami może chcieć rozmawiać, może być zbyt słaby nawet, żeby po prostu przebić się przez ten pierwszy po prostu poziom tego squelcha i to jest na przykład to, co ja zapomniałem zrobić.
Także to jest na cele, nie? I teraz tak, tak jak mówiłem, ta prosta antena 701, ona nie była w stanie przebić się i jej dynamika, tutaj ja to sobie po prostu zapisałem, dynamika tej, no, słowny symbol jest 701N, ona ma 20 cm długości, jest do 20 W, 1,8 dB na 70 cm, 2,15 na 2 metrach i to nie potrafiło się przebić z połączeniem na 70 cm. Natomiast ta tutaj, ten Core H660S, która ma 27 cm, jak jest złożona i poniżej 109, jak jest rozłożona, ona jest tylko na 10 W max. Ona ma 3 decybele na 70 cm i 5 decybeli na 2 metrach. Okay. I to są właśnie jej parametry i tak jak mówiłem, jak próbowałem właśnie tą krótszą, 20-centymetrową, to nie dało się nawiązać połączenia, a jak spróbowałem właśnie tą w pełni rozwiniętą, to nawiązane było bardzo dobre połączenie. Czyste, nie było szumów, bardzo czytelne połączenie, co tam pokażę po prostu na materiale. Mi się jedynie udało połączyć po prostu z przemiennikiem, który był 78 km ode mnie w tamtym punkcie. Ja tutaj za moment właśnie pokażę ten cały materiał wideo z tej właśnie krótkiej eskapady, także możecie zobaczyć po prostu, jak to wyglądało. Także zapraszam do obejrzenia. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest bardzo daleko do tego przemiennika. Jak dobrze pamiętam, jest około 60 km. Później pokażę to na mapie, jak to po prostu daleko po prostu wychodzi. Tutaj mamy właśnie oznaczone GB3NT. I on jest teraz w trybie analogowym. Tutaj mam Baofenga, żeby potwierdzić, czy on po prostu odbiera. I tutaj po prostu będziemy próbowali się porozumieć. 2E0DZQ testing the transceiver. 2E0DZQ testing the transceiver. Tu w trybie analogowym nie odebrał. Tutaj zmieniamy to na cyfrowe. Zobaczymy. 2E0DZQ testing the transceiver. 2E0DZQ testing the transceiver and waiting for a friendly call. Waiting for a friendly call. Coś dostałem, zmienię antenę na lepszą, zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj dopiero jak zmieniłem antenę tutaj na półfalową, na
w radiu, to dopiero uzyskałem połączenie. Tutaj mi Baofeng się odezwał, bo wcześniej na tej ćwierćfalowej po prostu mi to nie działało. Tu i zero dyzet tu, testing the transceiver. Tu i zero dyzet tu, testing the transceiver. Bo jak po prostu zmieni się kierunek anteny, po prostu jak ona się położy, to wtedy ona straci po prostu swoją czułość. 2E0DZQ, waiting for friendly call. I już dziękuję za oglądanie właśnie tego materiału. Widoki były naprawdę piękne, ciekawe. I tak jak mówiłem, celem właśnie tej wyprawy było świeże powietrze i dobre widoki. Krótkofalówka jak zawsze znajduje się po prostu w kieszeni i z tym wyjątkiem, że ja wziąłem po prostu taką sztywną antenę, bo wiedziałem, że ten przemiennik jest dość daleko. Ja tam, jak żeście zresztą widzieli, ja tak próbowałem znaleźć go po prostu na horyzoncie, ale w ogóle mi się nie udało go znaleźć, dlatego że on już był poza tą granicą, gdzie po prostu przejrzystość powietrza w tamtym momencie już nie pozwalała na to, żeby go po prostu rozpoznać, żeby zobaczyć właśnie to miejsce, gdzie on tam był. Okej? Także jeżeli były jakieś błędy, to przepraszam, dziękuję za obejrzenie materiału, przepraszam, i zapraszam do przejrzenia różnego rodzaju playlist, które tam są. Jeżeli się podobało, to przejrzyjcie inne materiały, okej? Życzę powodzenia, na razie.